Witam Państwa bardzo serdecznie w szczególnym wydaniu MedExpressu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Udaru Mózgu. Wydanie specjalne i moim gościem jest pan profesor Jarosław Sławek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie profesorze, ponieważ jest to pierwszy otwierający materiał, to szczególne wydanie MedExpressu, zacznijmy więc może od uporządkowania pewnych informacji na temat udarów mózgu. Co dane statystyczne mówią nam o udarach mózgu? Czy rzeczywiście jest to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie? No jest to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie, podobnie jak zawał serca. To jest ta sama, można powiedzieć, kategoria, tylko zdarzenie dzieje się gdzie indziej, czyli w układzie naczyniowym mózgu, a nie serca. I jedna z najczęstszych chorób współczesnego świata. Dlaczego najczęstsza? Statystyka mówi, że 1 na 6 osób w populacji kiedyś dostanie udaru mózgu. No to ta statystyka szokuje, prawda, jeśli pomyślimy o nas samych. W Polsce i na świecie statystyki są zatrważające, jeśli chodzi o ilość chorych i rosnącą ilość chorych z udarami mózgu. Na 100 tysięcy populacji na rok ta ilość wynosi od 170 do 200 przypadków, czyli w takim półmilionowym mieście jak Gdańsk, w którym mieszkam i pracuję, rocznie dotyka to 1000 chorych, a w całej Polsce kilkudziesięciu, około 90 tysięcy osób co roku doznaje udaru mózgu. To jest ogromna grupa ludzi i dlatego tą chorobę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Czy możemy to zmienić? Myślę, że możemy to zmienić, ale pewnie o tym będziemy mówili za chwilę. Tak, wszystko w naszych rękach. Panie profesorze, powiedzmy jeszcze, jakie rozróżniamy rodzaje udaru mózgu? Zdecydowana większość udarów mózgu to są udary niedokrwienne. To jest 85% wszystkich udarów mózgu. Natomiast 15% to są udary krwotoczne. Wśród nich jest taki udar, który nazywamy krwotokiem śródmózgowym czy śródmiąższowym i krwotok podpajęczynówkowy z pękniętego tętniaka mózgu. Kiedyś te udary krwotoczne były częstsze i w niektórych częściach świata, na przykład w dalekiej Azji, na Dalekim Wschodzie, one są dalej znacznie częstsze niż w Europie czy w Ameryce Północnej. W naszej populacji dominuje udar niedokrwienny, to jest, jak powiedziałem, 85% wszystkich rodzajów udaru i polega to na zamknięciu dopływu krwi do określonego obszaru mózgu. Czy to zamknięcie jest na skutek zamknięcia naczynia, ten udar jest na skutek zamknięcia naczynia poprzez miażdżyce, zwężenie miażdżycowe tętnicy, czy na skutek zatoru, czyli materiału, który wędruje od serca albo od innego dużego naczynia aorty czy tętnicy szyjnej do tętnic mózgowych, czy to jest zapalenie naczynia, czy to są zaburzenia krzepliwości krwi. Efekt końcowy jest taki sam, dochodzi do wyłączenia funkcji części mózgu w zależności od tego, jak duży jest kaliber tego naczynia. Może być to cała półkula, obszar jednej z dużych tętnic albo drobne tętnice dające niewielkie stosunkowo obszary niedokrwienia bądź krwotoku. Mówi pan profesor o tym, jak przebiega udar mózgu, co się dzieje w naszym organizmie w tym czasie. Powiedzmy w takim razie jeszcze o tym, jakie czynniki doprowadzają do takiego stanu i kto jest narażony najbardziej na pojawienie się udaru mózgu. Takim czynnikiem numer jeden zarówno dla udarów niedokrwiennych, jak i udarów krwotocznych jest nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie tętnicze to choroba też cywilizacyjna, którą bardzo często pacjenci lekceważą, nie postrzegają tego jako chorobę. Bardzo często mówią, że na nic nie chorują do momentu, kiedy pytamy, jakie biorą leki. Tu wymieniam 2-3 leki nadciśnieniowe. Dobrze kontrolowane ciśnienie, regularnie przyjmowane leki mogłyby w znacznym stopniu zmniejszyć ilość udarów mózgu na świecie i w Polsce. Ale oczywiście oprócz nadciśnienia tętniczego to są jeszcze inne znane czynniki, tak zwane naczyniowe, jak cukrzyca, jak hipercholesterolemia. I z takich czynników, które możemy zaliczyć do takiego stylu życia, nazwijmy to,
taki ważny czynnik jak brak ruchu, otyłość i przede wszystkim używki, papierosy, alkohol w dużych ilościach i stężeniach. To są główni winowajcy tego, co się później dzieje w naczyniach krwionośnych, które ulegają zmianom miażdżycowym, w naczyniach krwionośnych serca, które ulega uszkodzeniu, a pojawiają się zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków, zawały serca. Serce z mózgiem jest powiązane bardzo ściśle, ponieważ aż 25% krwi, którą wyrzuca serce, trafia do mózgu. To jest tak ważny narząd naszego ciała, ale jednocześnie niedomoga serca będzie się odbijała na niedomodze mózgu. Migotanie przedsionków, główny winowajca zatorów mózgowych, to jest jedna z głównych przyczyn, na szczęście dzisiaj modyfikowalnych dzięki lekom, które możemy pacjentom zapisać, które zmniejszają krzepliwość krwi i wytwarzanie się zatorów, ale to jest jeden z głównych tak zwanych kardiogennych czynników ryzyka udarów mózgu. Bardzo chciałbym położyć tutaj nacisk na te czynniki związane ze stylem życia. Wydaje mi się, że gdyby ograniczyć znacznie palenie papierosów, gdybyśmy ograniczyli otyłość, tą otyłość, która się pojawia już u dzieci w Polsce, która oprócz tego, że będzie skutkować nadciśnieniem i cukrzycą w przyszłości, to będzie skutkować wtórnym do nich udarem mózgu i zwiększonym ryzykiem otępienia. To jest taki sygnał dla nas alarmowy, jak się zmienił ten styl życia i jakim problemem jest ta otyłość dziecięca już dzisiaj w naszym środowisku. Oczywiście bardzo istotna i szczególnie u młodszych osób, bo trzeba pamiętać, że 15% osób z udarem mózgu to są osoby poniżej 45 roku życia. Bardzo istotna jest grupa innych czynników genetycznych udaru mózgu związanych z nadmierną krzepliwością, z chorobami genetycznymi, z przetrwałym otworem owalnym, z rozwarstwieniami dużych tętnic, a także udary żylne, które mogą zdarzyć się szczególnie w połogu oraz podczas brania leków hormonalnych, w tym leków antykoncepcyjnych. Także tych przyczyn udaru jest bardzo wiele, ale jak widać z tego, co powiedziałem, 80, może nawet 90% to są czynniki modyfikowalne. To znaczy, że my mamy na to wpływ, my jako ludzie, jako pacjenci potencjalni, poprzez zmianę stylu naszego życia, i my jako pacjenci chorujący na te choroby, które są czynnikiem ryzyka udaru mózgu, które to choroby możemy skutecznie dzisiaj leczyć, bo nadciśnienie jest chorobą, na którą mamy dzisiaj no, niezliczoną niemalże liczbę leków, kombinacji tych leków, możliwości terapii, podobnie jest z cukrzycą czy hipercholesterolemią. Ale panie profesorze, jak wyjaśnić zatem przypadki, w których pacjentem udarowym staje się osoba, która prowadzi zdrowy, sportowy styl życia? To oczywiście się również zdarza, ale relatywnie rzadko. Tak jak powiedziałem, szczególnie u młodszych osób, które prowadzą taki zdrowy, sportowy styl życia, pojawiają się takie czynniki, które nie są związane z miażdżycą czy tymi przyczynami kardiogennymi. Są to przyczyny genetyczne, zaburzenia krzepliwości krwi, nadkrzepliwość krwi, rozwarstwienia tętnic jeszcze raz, czy wady serca, tak jak przetrwały otwór owalny, który na przykład u sportowców obciążonych dużym wysiłkiem, kiedy wzrasta ciśnienie w klatce piersiowej podczas takiego gwałtownego wysiłku, pływania czy innych sportów, może się ten otwór otwierać i może dochodzić do przechodzenia materiału zatorowego z układu żylnego do tętniczego. Także u takich osób szukamy no, innych przyczyn niż te przyczyny miażdżycowe czy kardiogenne. Ale poza tym musimy sobie powiedzieć, że 30, nawet do 40% przypadków udaru pozostaje niezdiagnozowane co do przyczyny. To jest ogromne wyzwanie dla neurologii, dla całej medycyny, żebyśmy tą grupę zmniejszali stopniowo w kolejnych latach i staje się to powoli możliwe, bo okazuje się, że bardzo wiele zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków, jest niewykrywalne w czasie pobytu pacjenta w szpitalu i podczas wykonywania
tylko jednodobowego czy dwudobowego badania EKG za pomocą urządzeń monitorujących, tak zwanego holtera. Natomiast dzisiaj mamy możliwości wszczepiania pacjentom takich urządzeń, na przykład pod skórę, które mogą monitorować te zaburzenia rytmu przez kilka miesięcy, pół roku czy nawet rok i wykrywać te przyczyny w postaci zaburzeń rytmu serca, takich kryptogennych, które w tej ostrej fazie udaru są niewykrywalne. Także myślę, że ten obraz się będzie dalej zmieniał. No zbyt duży wysiłek. Ten sport wyczynowy wcale nie sprzyja zmniejszeniu ilości chorób serca i chorób naczyniowo-sercowych. Wysiłek powinien być raczej rekreacyjny niż taki obciążeniowy, wyczynowy. Wspomina pan, panie profesorze, o wykrywalności udarów. Jak dzisiaj wygląda diagnostyka udarowa? Co w niej stanowi największą trudność? Diagnostyka udarów, kiedy chory przyjeżdża do szpitala, powinna obejmować jako pierwsze badanie tomografię komputerową, ponieważ chcemy wykryć na samym początku, czy mamy do czynienia z udarem krwotocznym, czy niedokrwiennym. Jeśli chory trafia w odpowiednim oknie czasowym do terapii takich jak tromboliza czy trombektomia, to jest kluczowe badanie. Ale jeśli mówimy o rozszerzeniu później diagnostyki, no to badamy za pomocą ultrasonografii, badania doplerowskiego, przepływ w tętnicach zewnątrzmózgowych i wewnątrzmózgowych, ale w tych zewnątrzmózgowych, jeśli wykryjemy zwężenia powyżej 70% światła naczynia, to są to chorzy do potencjalnych terapii chirurgii naczyniowej, czyli usunięcia blaszki miażdżycowej lub założenia stentu. Szukamy, tak jak powiedziałem, zatorowości kardiogennej, czyli jeśli charakter udaru sugeruje zatorowość, zawsze musimy wykonać echokardiografię, zawsze musimy wykonać badanie EKG metodą Holtera, co najmniej 24-godzinne. No i szukamy tych innych przyczyn, jeśli to jest chory młody, przyczyn związanych z nadkrzepliwością, czasami to są różne nawet polimorfizmy genetyczne, które prowadzą do takich stanów wzmożonej krzepliwości. No w wielu przypadkach widzimy, że udar występuje rodzinnie, że już w młodszym wieku, w wieku 40 czy 50 lat, ojciec czy brat czy siostra pacjenta miały jakieś zdarzenia sercowo-naczyniowe i wiemy, że ten czynnik rodzinny istnieje i wtedy rzeczywiście tych przyczyn genetycznych poszukujemy. To, co jest dla nas dzisiaj bardzo istotne, jeśli chodzi o diagnostykę udaru, to poszukiwanie takich metod, które pozwolą nam z taką trochę niemalże detektywistyczną dokładnością powiedzieć, kiedy ten udar wystąpił. Dlaczego? Dlatego, że wtedy w takich sytuacjach moglibyśmy wdrożyć tę terapię ostrego udaru mózgu, jak tromboliza czy trombektomia. Tromboliza, czyli farmakologiczne rozpuszczenie skrzepliny w naczyniu, a trombektomia mechaniczne i wydobycie za pomocą cewnika, czyli zabieg inwazyjny. Do pierwszego mamy 4,5 godziny okno czasowe, od pierwszych objawów do drugiego 6 godzin. Gdybyśmy mogli chorych, którzy na przykład budzą się z udarem po nocy za pomocą metod radiologicznych, a już to się dzisiaj dzieje, już te metody zaczynają nam pozwalać na określenie czasu zachorowania. Gdybyśmy mogli powszechnie je zastosować i zbadać, że ten chory zachorował i nie jest to powyżej tego okna czasowego dla którejś z tych metod, to moglibyśmy tę terapię wdrożyć u tej grupy chorych. Dzisiaj ta grupa chorych, którzy zachorowują po nocy, a to jest niemało, jest około 20% wszystkich chorych z udarem, to w tej grupie niestety odstępujemy od tego leczenia, ponieważ zazwyczaj nie wiemy, kiedy ten chory zachorował. Także tutaj metody oceny udaru, przyczyn udaru będą się na pewno z czasem zmieniać i rozwijać. Najbardziej tutaj istotne wydają się te metody neuroobrazowe oraz metody związane z tym długofalowym monitorowaniem czynności pracy serca, które wykrywałoby zaburzenia rytmu, w tym szczególnie migotanie przedsionków u chorych już po wyjściu ze szpitala. Panie profesorze, jakie skutki niesie ze sobą udar mózgu? No właśnie, udar mózgu objawia się bardzo różnymi objawami.
w zależności od tego, jaka część mózgu jest dotknięta, w której części mózgu doszło do wyłączenia funkcji. I z tego też powodu skutki, te odległe udaru, mogą być bardzo różne. To mogą być zaburzenia mowy, jeśli doszło do wyłączenia ośrodków mowy, czyli na przykład afazja. To może być niedowład połowiczy, który będzie choremu towarzyszył już do końca życia w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od skuteczności naszych działań rehabilitacji. Temu niedowładowi bardzo często towarzyszy wikłające rehabilitację i trudne dla pacjenta zjawisko spastyczności, czyli wzmożonego napięcia mięśniowego. 5-15% chorych będzie miało padaczkę poudarową. Część chorych rozwinie objawy zaburzeń funkcji poznawczych aż do otępienia poudarowego. U części chorych będą zaburzenia połykania i zaburzenia mowy o charakterze mowy niewyraźnie, czyli dysfagia i dysartria. Także udar sam w sobie jako zdarzenie medyczne jest już czymś niezwykle istotnym, co zajmuje 70%, może 80% uwagi lekarzy, neurologów na oddziałach neurologicznych, ale później ta wielka rzesza osób, które udar przeżyją, stwarza kolejne problemy. Padaczka, otępienie, depresja poudarowa, i to kalectwo poudarowe związane z zaburzeniami mowy czy z niedowładem także wymagają specyficznych interwencji terapeutycznych. Spastyczność dzisiaj możemy na przykład leczyć za pomocą iniekcji toksyny botulinowej. Mamy na to refundowany program Narodowego Funduszu Zdrowia. To zjawisko dotyczy w takim stopniu nasilonym nawet 20% wszystkich chorych, którzy wyszli ze szpitala z niedowładem połowiczym. Neurologopeda będzie zajmował się tymi chorymi, którzy chorują, mając afazję, czy dysartrię, czy zaburzenia połykania. Psycholog tymi, którzy mają depresję poudarową, a fizjoterapeuci będą starali się usprawnić pacjentów na tyle, aby mogli wrócić przynajmniej do wykonywania takich podstawowych czynności życiowych, jak samoobsługa, podczas ubierania, podczas toalety, podczas jedzenia, wychodzenia z domu. Wszystko zależy od rozległości i lokalizacji udaru. Udar to zdarzenie, które niesie mnóstwo konsekwencji medycznych i nie tylko medycznych, obciąża także opiekunów, rodzinę, wymaga taki chory przez długi czas rehabilitacji, opieki i to niesie też za sobą określone koszty. Dlatego warto zmniejszać liczbę udarów poprzez zdrowy styl życia, poprzez leczenie tych wszystkich chorób i poprzez stosowanie metod leczenia, które są skuteczne i skutecznie zmniejszają, niwelują skutki udaru, ponieważ te odległe skutki będą również wtedy łatwiejsze do pokonania. Przyłączamy się do tego apelu pana profesora i bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, za tę kompleksowe przedstawienie informacji na temat udaru mózgu. Zachęcamy wszystkich Państwa do śledzenia dzisiejszego wydania specjalnego MedExpressu. Przypominam, Światowy Dzień Udarów Mózgu. Moim Państwa gościem był pan profesor Jarosław Sławek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu.